Narodowej. Bardzo nam miło, że zaszczyciliście Państwo nas swoją obecnością.
Ludowa, piesiadna, towarzyszyła przy pracach polowych przez ostatnie dziesięciolecia, a można powiedzieć nawet setki lat, kiedy ta wieś wyglądała zupełnie inaczej. Kiedy ta praca była zawsze kolegialna, wspólna, międzysąsiedzka, wioskowa. Te pieśni ludowe mówiły o tamtych zwyczajach, o tradycjach, właśnie o tej pracy, również o wydarzeniach, o osobach. I dzisiaj serdecznie dziękuję wszystkim zespołom za to, że kultywujecie tą tradycję, że pamiętacie o przeszłości, jesteście takim spoiwem łączącym właśnie tą przeszłość z teraźniejszością, że przekazujecie tą tradycję również młodemu pokoleniu, że są również osoby, które wkraczają i są z wami właśnie w zespołach, bo widzimy, są nowe twarze również na przestrzeni ostatnich lat właśnie dołączają kolejne osoby. Tego wam serdecznie gratuluję. Dziękuję zespołowi Studzianczanie za po raz kolejny za organizację wydarzenia, nie tylko tego, ale i wszystkich, które organizują, które zapraszają kolejne zespoły. Kolejne lata mijają waszego wszystkich zespołów funkcjonowania. Tydzień temu był piękny jubileusz dziesięciolecia, chociażby zespołu Lutenka w Koszołach. Także to są piękne jubileusze i kolejne lata. Życzę wam serdecznego wzrastania w tym, co robicie. Również, żebyście się spotykali zawsze z takim dobrym, pozytywnym odbiorem i entuzjazmem. Jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim występu. Dziękujemy serdecznie za to, że trzeba byśmy być dzisiaj z wami. Wszystkiego dobrego i symbolicznie wręczymy wam.